Panie Boże, jak ja Ci dziękuję za to zdrowie. Chodzę z kapelą i przygrywam gościom. Bardzo z tego są zadowoleni wszyscy parafianie. Teraz się podpisał Władysław Pogoda. Jeszcze. Może dalej. Nie widzę go. Ja go widzę. Moje pierwsze granie takie, co ja tak zakochałem, to zrobiłem, chodziłem do drugiej klasy, do szkoły. I zrobiłem sobie takie deszłeczki, powyżynałem. I takie druty, jedne z wusia, drugie tam z nici, trzecie tam z jakiegoś drutu. Oj, takie wyciągnąłem, smyczek taki zdjąłem, laszczynę, łobugi, krowie wyjąłem, tu fusią wydarłem, naciągnąłem, tak to. I to tak na tym brzępolułem, tak, to pisało. To było pierwsze moje. Później ojciec widział, co ja to robię. To byś ty chciał grać, nie? No i poza taki był stolarz, to wiesz, co to tak, tam robił dziski faseckie. I zrobił takie skrzypce, rozumiesz? On to nie umiał. I no, wydłubane takie, a tę deszkę z wisku przybił. Rozumiesz? A szyjkę taką prostą, gdzie tam wykręcił, jak uszy, to nie było wykręcone. No takie. No, ale to trochę już pisało, tak widzę, ale to przecież nie miało głosu. I no, na tym takim rzępolu, no ale nie umiałem ustroić, rozumiesz? I później tak prosił ojca, żeby mój ojciec kupił takie skrzypce, takie niby prawdziwe takie kupił. Tak się mi podobały skrzypce i muzyka. Nie mogłem sobie dać rady. Tak, że rozem bydło pas w polu, a było bezwzględnie daleko, to bydło posło w głowie, zajął poza słuchać, jak oni grają. Tak się mi podobało. Za to troszkę grać, rozumiesz? To już dziewczyny się schodziły, bo jak to do mnie muzyka strasznie była ważną. I gdzie tam słyszał radio albo jakieś coś granie. I przychodziły i już my śpiewały i tańczyły i ja tak już próbował. To tak się dało coś wygrać, drugiego się nie dało. Koło mego bludeczka jabłoneczka, zwykła my jabłoneczka. Poszedłem do takiego, co chodzili już na bęben, widzisz, na perkusji. Ja miał zdolność, ładnie bębniłem. Później na sekund poszedłem, już mnie uczył sekundować. I od tego sekundu, widzisz, jak złapał to granie, tak już w 1937 roku założył swoje kapelę. I w 1938 roku już miałem powodzenie. Byłem taki popularny, już mnie brali, wesela mnie grali. W 1939 wojna się Niemcy przyszli, granie mnie zabrali. Teraz 30 lipca miałem swoje 90-lecia urodziny. Ja mnie bardzo cieszę, ale do tych urodzin to się przyłożył Paweł Steczkowski, mój kierownik z Kolbuszowy, sitko dyrektor. I oni to na tym pracowali, żeby te moje urodziny stworzyć. I jak mnie to cieszy, jako ta impreza była piękna. Balony mnie przywieźli. Władek, ale wracaj, żebyśmy nie trzeci za granicą. Cudownie było ta impreza. To mnie pobudziła, że mi się widzi, że ja mam dopiero 12 lat, nie 90. Wszyscy przyjechali i tak my, wszyscy piękne te, jak to mówię, prezenty i dary takie, i te pisma piękne. To bardzo mnie to cieszy, jakie nawet biskup i prezydenci przysyłali mi pozdrowienia takie piękne na pamiątkę. I to wszystko trzymam i teraz tak będę chciał to wszystko odkazać dzieciom, żeby podzielić ich tym wszystkim. Ja dostałem te prezenta, te pisma takie piękne, wiersze rozmaite, życzenia piękne. Szanowny Panie Władysławie, jest nam bardzo miło, że możemy w imieniu samorządu gminy Kolbuszowa, w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy podziękować dzisiaj Panu za to dobro, za tą radość i za tą miłość, o której tak często i pięknie mówisz. Jest jedna droga, którą warto pójść. Muzyka naszym drogowskazem. Z całego serca życzę Ci spełnienia marzeń najskrytszych. wszystkim pięknie dziękuję, żeście przybyli na tę moją uroczystość, te 90 latek miłych takich, mój Boże kochany, kto to Twojek wiedział, tu już mam 14 prawnuków, taka rodzina moja bogata. I mówię tak, jak ja umrę, to 2 kilometry będą miejsce z tyłu iść. Nicem to z tego miejsca będą mnie pochować. Serdecznie dziękuję za to, że ja mam przyjemność go w życiu spotkać. Przez te kilka lat, kiedy pracujemy razem, zdążyłem mi go nauczyć i dowiedzieć. Także za to, Władysławie, ode mnie, mojej rodziny serdecznie Ci dziękuję. Ja serdecznie dziękuję. Naprawdę. A jakbyś Ty był misjonarzem, to ja nie wiem, gdzie by nie wyszli z kościoła za 2 dni. Kopeczka się wali, pójdziemy z dali. Oj dana, pod kopeczką sama, kopeczka się wali, pójdziemy z dali. Nie ma, jak to mówią, w starym piecu się dobrze piece. I ja to tego się trzymam i szanujemy się, lubimy się i bez to nas dzieci lubią i dzieci się tak samo lubią, kochają się, bo widzą, co ojciec z matką robi. Tak. I to mnie cieszy, że my te lata tak żyjemy. I tak zawsze mówię, że jedno po drugim pewno też nie będzie długo żyło. Bo to da jedno drugiego pociągnie, tak, to nas cieszy to. I tak powinno być wszędzie. Że po jak się pożyło żyni, powinniście się lubić. Bo to, jak to mówią, cóż z tego. Tam, gdzie nie ma w domu harmonii, to szkoda nawet pracować. Musi być harmonii. A ja te harmonii w domu mam 2 kupiłem, bo sam się niech będzie harmonii. Zawsze wieczór i rano pozieram do Pana Boga i dziękuję Mu za te lata, że mnie trzyma i ja jestem jeszcze zdolny się zagrać. To jest mój skarb, moja radość. Boziu, że mi Ty dajesz to zdrowie, na pewno lubisz muzykę.